Cukrzyca należy do najczęstszych i najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych. Na cukrzycę choruje co czwarty Polak po 60 roku życia i co drugi po 80. 22 października na obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w sali restauracyjnej kompleksu hotelowego Alta spotkali się członkowie Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzozowie. W tym roku Brzozowskie Koło obchodzi jubileusz 10-lecia powstania. Od początku jego działalnością kieruje Stanisław Połdiak. Panie prezesie, proszę powiedzieć, co było największym osiągnięciem w ciągu tych 10 lat? Że nasze stowarzyszenie Koło w Brzozowie jest kołem miejsko-powiatowym, które skupia członków z całego powiatu, wszystkich gmin, to się mało spotyka, i zaczynaliśmy po prostu od zera, od trzech członków: prezes, skarbnik, sekretarz, a w tej chwili mamy 156 członków, 130 jest czynnych, opłacane składki są, wszystko. I po prostu to jest nasz największy sukces, że udało nam się połączyć wszystkich członków z różnych gmin naszego powiatu, że przychodzą na szkolenia, na edukację, na święto, które obchodzimy co roku, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, i w tym roku obchodzimy 10-lecie powstania naszego stowarzyszenia tu Koło w Brzozowie. Jesteśmy jedynym kołem, które łączy wszystkie gminy i to z całego powiatu. Kto państwa wspiera? No wie pani, o wspieranie to przeważnie składamy wnioski do PCPR-u, do różnych stowarzyszeń. No, pani magister Sawka, tu starostwo, burmistrz miasta, przeważnie nam teraz burmistrz miasta zasponsorował takie roczne szkolenie, które myśmy mieli w tym roku. No, nie będę mówił, ile to kosztowało, ale za to serdecznie burmistrzowi podziękuję dzisiaj na naszym spotkaniu. Czego życzyłby pan sobie i wszystkim członkom koła z okazji waszej rocznicy? Życzyłbym sobie, żeby weszły w życie leki nowej generacji, które nie wyszły w tej chwili na listę refundacyjną. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych środowisk. Obecni byli m.in. brzozowski proboszcz ksiądz prałat Franciszek Goch i burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Podczas spotkania uhonorowano działaczy stowarzyszenia oraz osoby wspierające. Statuetkę Pomocna Dłoń otrzymała znana brzozowska farmaceutka Barbara Sawka. Złote Serca przyznano Marii Adamskiej, Marii Kilarskiej i Krystynie Grawce. Kilkanaście osób zostało udekorowanych złotymi i honorowymi odznakami znanymi przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz dyplomami gratulacyjnymi.